Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Planet Crafter. Kochani, wracamy oczywiście do naszej rozbudowy. Czy nie jest za głośno? Nie jest chyba za głośno. Mamy 13% reformacji. Na razie jej chyba nie chcę zwiększać, ponieważ, już wam mówię dlaczego. Nie chcę jej zwiększać z tego powodu, że zaraz zakończyliśmy serię, bo z tego co wiem, to owady są chyba ostatnim z etapów rozwoju w tej chwili naszej gry. Dlatego niech to sobie idzie swoim tempem. A my dzisiaj może się zajmiemy taką bardziej, nie wiem, eksploracją, budowaniem? Tak to można nazwać? Chyba tak. No i co jeszcze, kochani? Gdzieś tutaj, podobno, nie wiem czy to prawda, ale podobno, gdzieś po tej chyba stronie jest złota skrzynia. Skąd to wiem? Patrzyłem w internecie mniej więcej lokalizację złotych skrzynek. Nie będę was oszukiwał, że nie wiem, sam to znalazłem i tak dalej, bo nie znalazłem tego, a chciałbym wam też pokazać mniej więcej, jak to wszystko wygląda. O, właśnie tutaj. Jak to wszystko wygląda i mniej więcej, żebyście wy też mogli sobie, nie wiem, grając później sami, też mogli sobie to poogarniać, więc no, tutaj macie złotą skrzynkę, w razie czego możecie sobie to sami też poogarniać. Ja tu widzę super stóp, tak, super stóp, jest nasza super stópka. Aluminium też weźmiemy, bo to dosyć ważne. Surowiec, co ile go weźmiemy? Aha, spoko. Nieważne. Wiem również, że gdzieś tu jest secret. Nie wiem, czy tu... Bo w sumie tu na górze nas nie było. Ej, właśnie. Tu na górze nas w ogóle nie było. Skoczymy tam? Skoczyć się da. To pytanie, czy coś tu jest. Spokojnie, też widzę, że mamy już dosyć mało tlenu i wody. Więc to spokojnie. Wiecie co, właśnie chodźmy w ogóle sobie tutaj to ogarniemy troszeczkę w inny sposób. Czyli zjemy, nawodnimy się, odzyskamy tlen i dopiero przyjdziemy szukać tego sekretu. No wiem, że on gdzieś jest w tych okolicach, w tych skałach. Co dokładnie na nim jest? Nie mam pojęcia. Tam jest coś złotego chyba. Albo to się piasek odbija. Dobra, glony mamy. Możemy również zrobić sobie więcej w tej chwili rzeczy na... nawozów. A co my w ogóle tu robimy? Super stópki robimy, prawda? To jest tu. Dobra, nie mamy wody, to się tej wody od razu napijmy. Jeszcze jakaś krypa bierze. Naprawdę, ostatnio tak walczę z infekcjami, że... Ojej. Ponadto, ja chciałem jeszcze zrobić bodajże ekstraktor rudy T2, no właśnie, to chciałem zrobić. Bardzo to chciałem zrobić, tylko zanim pójdziemy i to zrobimy, to ja muszę odłożyć oczywiście standardowo glony. Co potrzeba nam? Co nam potrzeba do nawozu? Bokłażan siarka, ile mamy siarki? Ej, trochę jest, więc luz. Aluminium sobie odłóżmy. Jeden nawóz mamy nawet. Mamy złote nasiona, właśnie, tak by the way. Czemu ja go jeszcze nie zasadziłem? U, jakoś te FPS-y spadają. Zróbmy to tak. Jakoś tu dziwnie FPS-y spadają. Już dawno nie są nasiona, tylko to są różne przedmioty po prostu. To są już różne przedmioty. Dobra, zostawmy to tutaj. Czyli tak, trzy glony, raz, dwa, trzy, cztery możemy zrobić i potrzebujemy bakłażanów, na sekundę, raz, dwa, myślę, że tu też się zaraz bakłażany zrobią, spoko, będziemy mieć więcej miejsca. Te nawozy są potrzebne, więc... Czy zrobimy je teraz, czy zrobimy je później, w sumie to nie ma znaczenia, a zawsze mniej miejsca wykorzystamy. Czy możemy zrobić dwa? To jeszcze rośnie, 68%.
4-4. Mamy tu jeszcze dosyć sporo miejsca niewykorzystanego. Zastanawiam się, czy przypadkiem te nasionka i tym podobne nie przenieść właśnie tutaj w okolice. Czy to się nie mieszało po prostu. No bo naprawdę mamy tu sporo miejsca niewykorzystanego. A tutaj są te nasze, że tak powiem, odżywki. Czy odżywki, jedzenie po prostu. I wypadałoby coś z tym jednak zrobić. Nie wiem, moglibyśmy to przenieść na przykład tam dalej, tu zrobić drugi magazyn. Tutaj ogólnie jedzenie i tym podobne, no i jakoś to poprzenosić, nie? O, na przykład magazyn jedzenia, wody, nasion. Tu mamy dużo nasion. I dużo różnorakich rzeczy, które moim zdaniem są niepotrzebne. Ale to dobra, za chwilę to wykombinujemy, spokojnie pamiętam o tym osmie, który tu wrzuciłem. I tak, stać nas teraz na to i myślę, że będziemy mogli sobie iść zrobić już ekstraktor osmu. Ten ekstraktor osmu nam się przyda. Ten ekstraktor osmu nam się przyda, bo za chwilę się zablokujemy z kopalniami. Jak się zablokujemy z kopalniami, to będzie problem. Tu się iryt ładnie wydobywa. Tu też się ładnie iryt wydobywa. Nawet krzem tam jest, spoko, fajnie. Tylko tak, tutaj była siarka. Ale to było chyba tylko to jedno przejście. I tu gdzieś był osm. Tu chyba po lewej był osm. Nie pamiętam, co oznaczały te kolorki. No, ale ogólnie ekstraktor siarki sobie musimy zrobić na pewno też. Dobra. Ekstraktor rudy T2. Ale czy ty wydobywasz 8? Wydobywasz 8. Nie mamy prądu. To już się robi mniej przyjemne. Wow, wow, wow. Oła, miła, jak się masz? Dobra, niech ta siareczka sobie tutaj dalej chodzi. To możemy śmiało wywalić. Nie jest nam to potrzebne. Ojojoj. Dobra, zrób kolejną skrzynkę. No szkoda mi wyrzucać tego, co ja mam poradzić? Jestem typem zbieracza, nie lubię wyrzucać. Mega nie lubię wyrzucać. Nie wiem, czy zaraz nie będziemy mieć znów inwazji meteorytów. Chyba tak. Dobra, wszystko mamy. Tylko wyjścia nie mamy. Tu jest wyjście? Chyba tu jest wyjście. Jep. No i dobra. Jedną rzecz już mamy zrobioną. Osm się produkuje. Zaprawdę nie mamy jeszcze tam ustawionego znacznika, żeby pamiętać o tym osmie. Ja jestem dosyć taką osobą, która potrafi zapomnieć. Dobra, krzem sobie zbierzemy. Tytan sobie również zbierzemy. Tego nigdy za wiele. Dalej niech się produkuje. Dalej niech się produkuje. Dobra, no i musimy teraz pomyśleć nad główną rzeczą. Nad prądem. Tu już mamy wszystko zapełnione. Wszystko zapełnione. Nie podoba mi się to, powiem szczerze. Nie podoba mi się to. Ten kolektor wody chyba będzie musiał niestety sobie pójść. No przynajmniej tak mi się wydaje, no bo nie mamy gdzie nawet zrobić w tej chwili kolejnej elektrowni. Chyba że... Wiecie, tu są chwilówki, ale tu już nie ma żelaza. No nie. Jak mi żelazo potrzebne, tego nie ma. Krzem możemy odłożyć. Krzem możemy odłożyć. Tytan. Też. Iryt. Owszem, również. Dobra, dajcie mi to żelazo. Trzy sztuki. Trzy wystarczą chyba. Zobaczymy, czy możemy zrobić fundament. Nie możemy. Niestety nie możemy. No to lipa. Ale tu już możemy, ciekawe. Tu już możemy. O.
Więc zastanawiam się, czy po prostu nie zrobić tutaj takiego rządku z generatorami. Czy my potrzebujemy jakieś różne tutaj wejścia? Chyba nie potrzebujemy tego. To jest potrzebne do generatora. Proszek wybuchowy, trzy pręty uranowe. Nie mamy prętów uranowych. No, z pewnością ich nie mamy. Czy Shiro nie miał przypadkiem ostatnio wysłać statku na uran? Miał. Miał, miał. Miał, miał, miał. No dobra. Skoro tak stawiacie sprawę. Skoro tak stawiacie sprawę, no to rozbierzemy to. Surowce aż tak na to nie potrzebujemy, a tu się jeszcze tworzy. No to my tytanu nie mieliśmy. Dobra, kobalcik też tu jest. Magnes, 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 tu jest magnes. W jednej chwili mamy już tych rzeczy sporo. Cały czas coś się ładnie produkuje. Irydu mamy też od cholery. No, osmu nie mamy od cholery, co prawda, ale super stópek też mamy sporo. Zobaczcie, czy tego jest multum. Tego jest multum. Nie to, żebym narzekał, bo to zawsze jakiś plus. Bo to zawsze jakiś plus. Dobra, napijmy się wody. Weźmy sobie jedną wodę i tak. Rakieta. Mamy dużo irydu. Iryd się non-stop zbiera. Więc. Wyślemy sobie rakiety nawet ze dwie. A co mi tam? Nasiona. Bla, 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 bla. Irydowe, uranowe. Dwie stópki, trzy kobaltu. Dwie stópki, trzy kobaltu. I silnik. Dwie stópki, trzy kobaltu. Jezu, ja mam tak kurde słabą pamięć. Raz, dwa, trzy, dwie stópki. Nie, to jest aluminium. Dobra. Silnik. Jak zrobić silnik? Jak to jest zrobione? Potrzeba dwa uranu. Ale mamy chyba dwa uranu. Uranu. Dwa uranu i pręt irydowy. Mamy wszystko. Plus, plus. Dajemy radę. Idziemy walnąć rakietkę. I niech nam tutaj zaraz uran przysyłają. Dzień dobry. Kurwa, czy to wykorzystało mi jedną stópkę? Naprawdę. Alp. Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Teraz mnie skrytujecie z Disco Polo. Dobra, mamy. Mamy to. Idziemy, tworzymy. Idziemy, tworzymy. I wysyłamy. Leć, rakieto. Zepchnęliśmy ją. trustery ci chyba opadły. Korea Północna wysłała pierwszą rakietę. O dziwo nie zakręca. Poleciała na księżyc. Wow. Szybko. Kurde, w Polsce fast foody wolniej działają niż te asteroidy. Generator termojądrowy odblokowano. Świetnie. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Raczej ta woda już nie będzie zbytnio zdolna do picia. Chociaż w tej grze to jest różnie. W tej grze to jest różnie. Tu poleciało jeszcze. Dobra, o, ale skoczyło pięknie. Wszystkie, wszystkie. O! Kolejny uranik.
Już go więcej nie ma. Najgorsze jest to, że nawet nie wiem, gdzie to poleciało dalej. Ale chyba nie tu. O, tam coś się świeci. Gucio widać, ale okej. O, jest uran, mam go. Kurde, ale będzie mi się świecić w nocy. Dobra, o 2 nam zaczyna brakować. Tu nic nie ma? Nope. Dobra, myślę, że tyle wystarczy, jak kamyczki już poznikają, co by dopiero to pozbieramy do końca. Chociaż na życie to zapomnę i tyle z tego wyjdzie. O, tam jest jeszcze uran. Niski poziom tlenu. Wiem. Mam tlen? Mam tlen. Bardzo szybko mnie to poinformowało, nie to żeby coś. Jak już bym umierał, to by dopiero mi pokazało, że w sumie, ej, umierasz. Thanks for nothing. Dobra, mamy tego teraz sporo. Chyba nawet... No nie no, 3 chyba nie zrobimy. Ale możemy zrobić kolejne rakiety. 3. Była jedna super stópka chyba, prawda? To ze 2. To ze 2. Plus 2 to... Zróbmy jeden pręt irydowy. Dobra, i teraz trastery jeszcze, tak? Czyli potrzebujemy iryd. 2 pręciochy. No i w teorii mamy. Nawet możemy chyba już zrobić... Ja. Możemy już zrobić to, co chcieliśmy. No tu jeszcze jeden uran się ostał. Mówię, uran raczej jak tutaj będzie, to nie poznika nawet, ale okej. Czerwony przycisk. Lećcie. Bliźniaki syjamskie. No i lecą. Lecą chłopaki, lecą. Teraz to będzie draka. Rozumiem, że wszystko do wody, tak? Może być, no. Może być. No prawie. Prawie. Ale my przez ten czas możemy sobie zrobić już elektrownię. To potrzebujemy. A właśnie, ten nowy przedmiot. Kwarc pulsarowy. Razy 5. Ile mamy kwarcu pulsarowego? Mamy to! Ej! No to będzie pierwszy generator termojądrowy. 4. Akurat 4. Kurde, jaki fart. Oj, my to w środku możemy robić. Uhuhu! Możemy zrobić to w środku. Jak to wygląda? 1485 kWs. Nie, kilowatów na sekundę. 1400, a ile to daje? Nie mogę. Tak, to był śmiech. No kurwa. Elegancko. Są kolejne.
No to teraz już tam uran niepotrzebny. Ej, ale skoro... Kurde, ej, dobra, my to w tym odcinku jeszcze zrobimy. Macie to jak w banku. Przecież, jeżeli my zrobiliśmy już w tej chwili ten generator i on w teorii napędza wszystko na planecie, to wiecie, co to oznacza. Doskonale wiecie. Ja wiem, że wy wiecie. No chyba nam coś nawet w bazę pierdykło. No uran rośnie jak normalnie po deszczu. Ewidentnie... ruskie onuce strzelają rakietami. Nie, to nie był żart. Pozdro dla kumatyk BTW. Dobra, skończyliście? Skończyliście. My idziemy teraz, póki jeszcze możemy. Póki jeszcze możemy. Bierzemy kobalt, dwie sztuki, bo przyda nam się tlen. Tlen to podstawa. Pamiętajcie, dzieci, dobrze się dotleniajcie. Ej, dobra, ale bo nie wiem, czy to nie znika, bo wtedy na przykład osm mi zniknął, jak nie wiem, czy wyszedłem z gry, czy jak, ale wiem, że to znikło. Więc to pozbierajmy. Zaraz pójdziemy, spokojnie. Nie przejmujcie się, wszystko jest dobrze. Musimy trochę uranu po prostu pozbierać. Jurek Owsiak chciał, no to... to zbieramy. A w wodzie pewnie też tego sporo jest. Oh yes. Sporo to jest mało powiedziane. Sporo to jest mało powiedziane. Nie no, Jurek będzie zadowolony. Tyle uranów. Tam jeszcze jest. My już teraz mamy tego dużo, co dopiero potem? Ej, tu się coś świeciło. No właśnie. Proszę nie oszukiwać. Tylko jedna sztuka? Jaja se robicie? Mają rozmach? Nie powiem. Szkoda, że tu nie ma żadnej kopalni uranu. Zobaczymy, czy te kwarce pulsarowe w ogóle możemy wydobywać. To jest dobre pytanie. A możliwe, że są tylko i wyłącznie takie, wiecie, pojedyncze przypadki, gdzie możemy taką elektrownię zrobić, która daje 1400 kW na sekundę. Nie chcę, żeby to się zmarnowało. No bo już sporo tego uranu mamy, co prawda, ale zawsze. Potem sobie zrobimy jakąś farmę na przykład z tych elektrowni. O ile się nie będzie dało robić tych pulsarowych. No znikać kamyczki, znikać. Znikać, znikać. No jak pod kamyczek wpadło. Klikam. Dobra, klikłem. Pełny ekwipunek. No. Dobra, może zniknie. Może zniknie. Jurek, dostawa. W sumie nie muszę tego robić, ale okej. Inaczej. Jurek chciał pręty. Dla Czeczenów. Osm. Nie da się tego tak wziąć? Nie da się. Dobra. A nie! Myszka mi zbikowała. Ja mam tutaj taki trigger ustawiony na myszce, bo ogólnie to jest SteelSeries Rival 5 i ona ma możliwość przypisywania sobie na przykład makra i tym podobnych. I ja sobie przypisałem na tym środkowym przycisku taki clicker, nie? Bo ogólnie ja dosyć często gram w clicker. Wiem, jestem pojebany, nic o tym nie poradzę, no. Lubię clickery. Ja lubię w ogóle gry ekonomiczne i tym podobne, gdzie muszę tym wszystkim sterować. No taki już jestem, no. Co poradzę. Tak się urodziłem. Nie hejtujcie, proszę. Słowa ranią bardziej niż czyny.
To, że mam problemy z klikerami, nie oznacza, że są gorszy. Kogo ja oszukuję? Gram w klikery, to wystarczy. Nie, ale ogólnie lubię gry, gdzie się coś zmienia, właśnie z tego typu jak i tu. Że nasze czyny jakoś to wszystko modyfikują i tak dalej, że widzimy jakiś ten postęp. Nienawidzę, jak nie widzę ogólnie postępu w danej rzeczy, co robię nawet. Dlatego ja, że tak powiem, wspomniany zapał, nawet jak programuję i tak dalej, ja muszę widzieć, że coś się dzieje. Tak samo jak na przykład, nie wiem, pracuję, dostaję wypłatę i tak dalej, bo ja oprócz tego pracuję zawodowo oczywiście. Z YouTube'a się w ogóle nie utrzymuję, jest to moje hobby, a raczej w tej chwili to już obowiązek. No bo wiecie, no, te suby to tak przychodzą jak chodzą. Nie widzę postępu i naprawdę ja muszę się tak bardzo starać, żeby nie rzucić tego kurde nagrywania, że no wy sobie nie zdajecie w ogóle z tego sprawy. Ja codziennie ze sobą walczę, bo zawsze mam takie myśli, a może dzisiaj po prostu nie nagram, nic się w sumie nie stanie, ale wiem, że jakbym nie nagrał, to już najprawdopodobniej byśmy się nie zobaczyli więcej. No jestem strasznie, czy ogólnie mój zapał jest strasznie słomiany, więc no, to jest problematyczne na dłuższą metę. I tak jak właśnie mówiłem, jak nawet dostaję wypłatę w pracy i tak dalej, ja sobie muszę przynajmniej raz coś kupić takiego, co mi się spodoba na 2-3 miesiące, bo inaczej nie czuję, że mam jakiś progres, więc ja sobie tak to symuluję, żeby chodzić do pracy, bo jestem strasznym leniem, mega leniem. Więc dla osób, które mają problemy ze wstawaniem do pracy i tak dalej, to proponuję sobie coś kupić po prostu i od razu to przechodzi. Oczywiście nie namawiam was do wydawania pieniędzy, żeby nie było. Aczkolwiek, no mówię, dobrze jest jednak sobie coś raz na jakiś czas kupić. Jeżeli macie takie skłonności jak ja. Zakupoholikiem chyba nie jestem, chociaż no, ostatnimi czasy może trochę. Może trochę. Niski poziom nawodnienia, wiem. Hodowca żywności T2. Rozumiem, że będzie szybciej. Robak! Niezwykła larwa. Robaki! Mam robaka. Użyj go w inkubatorze, aby stworzyć nowe gatunki. Znajduje się na zewnątrz, gdy osiąga stadium owadów. Wow! Mamy robala. One się tak randomowo respią? Może to Jurek po prostu, ej. Jurek przed przemianą. Ewidentnie. Bo kręcił się koło Uranu, albo to Czeczenie. Ewidentnie tak było. Ewidentnie tak było. Dobra, ja wiem, co ja miałem zrobić spokojnie, tylko tak jeszcze przeszukuję, bo mi szkoda tego Uranu. Mega mi szkoda tego Uranu. Tylko tak zaglądam w te dziury. Bo jestem jak kot bury. O, jest kolejny Uran. Czyli możliwe, że znajdziemy zaraz Jurka. Albo Czeczenów. Więc żeby kochani nie było, ja sobie zaraz żartuję oczywiście. Osoby, które się poczuły urażone tym, że ja pana Jurka obrażam w jakiś sposób, no to tak nie jest, żeby nie było. Że tak powiem, dajcie sobie na luz. Zazwyczaj ludzi nie obrażam. Chyba, że w żartach. Ale to jest co innego. W ogóle wiecie co? Bardzo lubię śmiać się z siebie. Serio. Mega się lubię śmiać z siebie i na przykład jak, nie wiem, nawet wczoraj graliśmy w Valoranta tam z Discordami i tak dalej. Zaprosiliśmy pewną dwójkę na serwer i to był taki typowy samiec alfa, tylko wszedł, zaczął wyzywać i tak dalej. Chłopak, nie wiem, no, na pewno 20, ponad 20 lat. Ale zachowanie takie dosyć dziecinne, strasznie dziecinne. I to jest bardzo śmieszne, bo takie osoby próbują cię urazić, ale nie mogą sobie poradzić z tym, że w sumie cię to nie boli. I to jest takie zawsze, no śmiechowe. Że ktoś próbuje, stara się tam, nie wiem, mówić na ciebie, że chujowo grasz, czy coś takiego. Czy ogólnie, że nie wiem, że takie teksty były typu, że jestem homoseksualistą i tak dalej, ale... Dla mnie to jest śmieszne.
Dla mnie to jest mega śmieszne, że takie osoby myślą, że cię urażą i nie wiem, ty pójdziesz co, spłakać się? Pójdę płakać, bo mnie uraziła osoba z internetu. Kurwa, to ja bym co pół godziny siedział w kącie i płakał. Ja bym nie mógł telefonu dotykać, bo bym płakał. Spoko, widziałem. Dobra, mamy robaka. Inkubator. Czy my w ogóle możemy zrobić inkubator? Zacznijmy od tego, jest 30 minut odcinka, ale zostawię... Czy zostawię? Nie mamy inkubatora jeszcze. Ja jeszcze w tym odcinku pójdę do domu i skończę odcinek, nie, no, żartuję. To nie możemy tego schować tu. To musi być w różnych, robaczku. Tylko jak to będzie jakiś robak i nam się w te paczki wda, no to już będzie do wrócenia wszystko. Ostatnio był odcinek 20-minutowy. Dzisiaj macie, że tak powiem, ekstra 10 minut. Więc jeszcze polecimy sobie, kurwa, widzę kolejny uran. No nie, ile można? Jurek, przestań. Pójdziemy jeszcze do tego statku, bo ja pamiętam, że tu coś było. No nie zostawię tego, no. Nie po to robiłem rakietę, żeby z niej skorzystać. Polak na All Inclusive w Egipcie. Zjem pół bufetu, żeby się nie zmarnowało, bo zapłaciłem za to. Ja nie mówię, że ja tak nie robię, no ja też raz na jakiś czas się wybiorę, nie wiem, na jakiś inkluzji i też, no wiadomo, jest takie przeświadczenie, nie? Więc mówię, to, że ja sobie o czymś tu żartuję, to jest taka po prostu... Jak to się nazywało? Jest mi tekst. To się nazywa nie paraidolia. Paraidolia to jest coś innego. Satyra, o! To jest satyra. Nie możemy tego zrobić jeszcze. Myślałem, że to zasiliło się. Czy musimy przynieść ten kryształ? No dobra, lecimy jeszcze po ten kryształ. Ja to muszę dzisiaj jeszcze odpalić. Przynajmniej będę się starał to odpalić. Są tu jakieś surowce? Yes! Są. Od cholery kapsułek tlenowych. Tutaj tego nie zrobimy w stacji rzemieślniczej, czyli rozumiem, że jedyne, gdzie możemy jeszcze cokolwiek zrobić, to jest ta stacja zaawansowana rzemieślnicza. Ewentualnie po prostu włożymy kryształ i to jakoś pójdzie. Tylko muszę się napić kawy, zbliżyć gardło. Tylko pytanie, czy my jeszcze mamy jakieś te kryształki, bo nie wiem, czy nie wykorzystaliśmy wszystkich. A jeżeli wykorzystaliśmy, to jestem ciapa do potęgi entej. Dobra, nasionka na razie niech sobie tu leżą. Różne. Nie. Kwarc pulsarowy. Jest. Bo tutaj rozumiem, że nie mamy już nic do zrobienia. Nie mamy. Dobra, panie Kobalt, ty tutaj sobie siedź. Woda to nie tu, ale okej. Uran. To dla Jurka. To dla Jurka. No kurwa, zawsze tylko jednego nie wezmę, no Jezu. Jak ja tak mogę robić? A nie ten klawisz. Serio, coraz bardziej FPS-y spadają. Co tu się dzieje, gro? Proszę mi tak nie robić. Woda. Idziemy jeszcze raz. Mamy ten kwarc, kryształ czy inny chuju muju. I zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle chyba dzisiaj jeszcze będzie stream o 20, tak mi się wydaje. Dzisiaj będzie stream o 20 i sobie chyba Valoranta pogramy, a co tam? W sumie jeszcze streama z Valoranta nie było. Nie tędy droga. No i? Nie da się? No jak to się... No jaja sobie robicie, naprawdę? Reaktor fuzyjny. No jaja. No to ja tu dwa razy specjalnie leciałem po to, żeby... I polecę trzeci.
Dobra, tego się nie dało wcisnąć tutaj, to ja nie wiem, co tu jest potrzebne do włożenia. Chciałbym to włożyć. Chciałbym to włożyć, ale nie mogę. Szkoda, nie wiem, mogło być napisane, nie możesz włożyć tego przedmiotu, albo jest potrzebny inny przedmiot, albo nic się nie stało, jak włożyłeś ten przedmiot. Albo Bad End wyjebało pół planety, nie wiem, no różnie. Różnie. Poczekajcie, jeżeli chodzi o odblokowanie różnych rzeczy. Zobaczmy, jak to wygląda. Teleporter nie, filtr wody nie, pręt osmu nie, kwarc pulsarowy. My go potem robić będziemy mogli, termojądrowe ogniwo energetyczne, to jest to. Ale jestem dupa. Ale jestem dupa. Mega dupa. To my z tym nic nie zrobimy. Ej, a gdzie my znaleźliśmy ten kwarc pulsarowy? Nie wiem. Zablokowałem się mózgowo. Teleporter to by się przydał naprawdę bardzo mocno. Czyli ogólnie terraformację musimy zwiększyć, no i ciśnienie. Ciśnienie, bo ciśnienie to idzie jak krew z nosa, zacznijmy od tego. Potrzebujemy 38 paskali, żeby sobie zrobić ekstraktor rudy T3. No dobra, ciśnienie ciśnieniem. Osm i super stópki. Osmu mamy 3 sztuki akurat na jedno. I super stópki, których nie mamy już w ogóle. No to się Shiro pochwalił. Mam dużo super stópek. Od chuja. Od chuja. Ej, dobra, bo w sumie to mi już tu nie jest potrzebne. O, i super stópkę zyskaliśmy. Super stópkę zyskaliśmy. Tu mamy ten kolektor wody z jeziora. Plus te algi. Ale te algi naprawdę jakoś tak nam super potrzebne nie są. No chyba, że... Znaczy, nie, inaczej. Inaczej. Shiro, bo ty się za bardzo zagalopowałeś. Kurwa, nie to. To też... A, myszka znów wariuje. Szaleńczyk czy czeńczyk. Są nam potrzebne. Nie można powiedzieć, że nie są potrzebne, bo są potrzebne. Tylko bardziej chodzi o to, iż. Czekajcie, bo zgubiłem wątek. Zgubiłem wątek, Jezu. Ja mam normalnie pamięć złotej rybki. Pamięć złotej rybki. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Zgubiłem wątek. Wiem, co... Nie, nie wiem, co chciałem powiedzieć. Kurde. Myślę. Jest nam potrzebne, bo to generuje rośliny. Chyba. Po dostępności T2. Rozsiewa drzew na 45 ton. Podgrzewacz T5 na 8,3 kiloton. Wiertło T5 tu jest nawet. No dobra, inkubator. Gdzie tu jest inkubator? Tu nie ma inkubatora. Kopuła motyli ul. Gdzie tu jest inkubator? Bijcie, zabijcie, ale ja nie widzę inkubatora tutaj. Tu jeszcze jest... O kurde, ej, no dobra, tu jest sporo tego jeszcze. Ul T2, farma motyli T2, kurde, to jeszcze z tego będzie z 20 odcinków. To najlepiej to się nawet w miarę ogląda. Dobra, bakłażanki. Musimy chyba więcej bakłażanów sobie zasadzić. Musimy chyba więcej bakłażanów, ale naprawdę ja tu nie widzę ula. Nie ula, inkubatora. Jest inkubator, dobra, jestem debilem. GTI 5, czyli nam jeszcze trochę brakuje, ale nie mamy niestety stópek, a mamy 8. Mamy 8, ale możemy zrobić sobie pręt super stopu. No co se kurwa zrobiłeś pręt super stopu?
Jedna stópka aluminium. Jedna stópka i aluminium. Mamy to. Bla, bla, bla. Tu potrzebna też super stópka jest. Dobra. I tytan, i pręt. I tytanu nie mamy, i pręt mamy. Mamy pręt. Tytan. Tin titan. Nie, to brzydko wygląda ta kopuła. Ale zobaczcie, że tu jest coraz mniej surowcy. Naprawdę, tu jest już bardzo mało surowcy. Zostały jakieś pojedyncze skrawki, które tutaj są. Znaczy, które leżą tu już praktycznie od początku. Dobra, jest tytan. Mamy go nawet sporo już. Żelaza nie biorę. Ale tytan to się przyda. Nic nie ma? Nic. Nic nie ma tu. W następnym odcinku pójdziemy sobie do tych kanionów, co już kiedyś byliśmy. W tamtą stronę. O tam, tam, tam. Bo tam też może coś być. W szczególności, że teraz się pojawiły te liany i tym podobne, więc myślę, że może być to ciekawe do eksploracji. Może być to ciekawe do eksploracji, moi drodzy, ale tymczasem musimy się pożegnać. Minęło już ponad 41 minut odcinka, a ja muszę, w sumie nic nie muszę, ale chcę nagrać jeszcze z jeden odcinek zapewne z Planet Craftera. No bo Vampire'a już, nie, czekajcie, kurde, no tak, ej, ja muszę grę wymyślić. Muszę wymyśleć grę. O, i to będzie sobie tak stało może tu gdzieś, o. Da się połączyć? Da się połączyć. O, i to niech się robi. Muszę wymyśleć grę na zastępstwo Vampire. Niedobrze. Niedobrze. O, to 2 osoby potrzebowało. Nie 3. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Planet Crafter. Trzymajcie się. Hej, hej!